All right, welcome to the Health Ranger Report. Witam Mike Adams, strażnik zdrowia. Oto nowa, szokująca wiadomość z czasopisma medycznego Cell Research na temat zagrożeń związanych z żywnością genetycznie modyfikowaną. Jest to najnowsza informacja pokazująca mechanizm, w jakim żywność genetycznie modyfikowana, zwana też GE od inżynierii genetycznej, może zmienić funkcję organizmu. Do tej pory Monsanto twierdziło, iż przypuszcza się, że nasiona i żywność GMO są bezpieczne, przypuszczalnie bezpieczne, co nie znaczy, że tego dowiedziono. Przytoczę kilka cytatów ze strony internetowej Monsanto. Monsanto mówi: nie ma potrzeby przeprowadzenia testów na bezpieczeństwo wprowadzenia DNA do roślin GMO. I dalej, nie ma potrzeby i bezwartościowe jest testowanie bezpieczeństwa żywności GMO dla ludzi. Jak widać, Monsanto stoi na stanowisku, że nawet nie potrzebują sprawdzać bezpieczeństwa żywności GMO, bo w ogóle nie ma to znaczenia. Ale teraz w Cell Research mamy nowy opis badań pod tytułem Egzogenna roślina MIR-168A, czyli poddane tutaj badaniu mikroRNA. Odbiera za swój specyficzny cel LDL-RAB1, czyli receptor funkcji cholesterolu LDL w wątrobie, u ssaków. Dowód na regulację między królestwami dokonywaną przez mikroRNA. Zatem właśnie odkryto, że mikroRNA, które jest informacją genetyczną, poprzez trawienie przechodzi z żywności do naszej krwi, a następnie przyczepia się do narządów. Rozumiecie? Przechodzi z jedzenia poprzez trawienie, dostaje się do krwi, po czym przyczepia się do narządów i tam modyfikuje funkcję i ekspresję tych narządów. To przełomowe odkrycie. Niweczy ono zapewnienia Monsanto o bezpieczeństwie i oznacza, że jesteśmy czymś więcej niż witaminami, minerałami, błonnikiem, węglowodanami i białkiem, które spożywamy. Oznacza to, że spożywamy również informacje. Rozumiecie? Zjadamy informacje, ponieważ DNA i RNA to informacja. Więc gdy zjadamy mikroRNA, to ono przetrzymuje ten proces, a następnie dostarczy informacje do komórek i narządów w naszym ciele. Być może dlatego GMO powoduje tak rozpowszechnioną bezpłodność, ponieważ mikroRNA przyczepia się do ścianek receptorów narządów rozrodczych i zmienia ekspresję lub funkcję tych narządów rozrodczych. Zacytuję jeszcze wymienione opracowanie naukowe, ponieważ jest to fascynująca sprawa. Oto fragment streszczenia tej pracy, opublikowany w numerze Cell Research z 20 września 2011. Cytuję. Donosimy tu o zaskakującym odkryciu, iż miRNA roślin egzogennych są obecne w serum krwi i tkankach różnych zwierząt oraz te miRNA roślin egzogennych są uzyskiwane głównie doustnie z pobieranego pożywienia. To jest przełomowe odkrycie, które zmienia wszystko. Już od dawna wiadomo, że jesteśmy tym, co jemy. Normalnie są to witaminy, minerały i wszystkie substancje odżywcze, które spożywamy. Jest to oczywiste na poziomie fizycznym czy też chemicznym. Ale co z informacją, którą zjadamy? Czy jesteśmy również tą informacją? Odpowiedź brzmi tak i to jest kolejny szczebel w rozwoju nauki. Gdy drapieżnik zjada swoją zdobycz, zachodzi reakcja drapieżnik-ofiara, w której odbywa się transfer informacji od ofiary do drapieżnika. I tak, w dawnej tradycji Indian amerykańskich, gdy zabijali oni i zjadali bizona, uważali, że w pewnym sensie stają się bizonem lub bizon staje się ich częścią, czy też ich część staje się bizonem. My i to zwierzę lub roślina, które zjadamy, stajemy się jednym. Obecnie odkryto, że w kategoriach genetycznych jest to prawdziwe twierdzenie na osobliwym poziomie, że nie jest to przenośnia, lecz faktyczna prawda w kategoriach biochemicznych. Stajemy się w bardzo małym stopniu, ale rzeczywiście i naprawdę częścią tego, co zjadamy. Cóż więc się dzieje, gdy zjadamy rośliny, które zostały zmienione, sztucznie spreparowane w laboratorium przez naukowców motywowanych zyskiem dla najbardziej złowrogiej korporacji na świecie?
Otrzymujemy informację, która jest złą informacją. Nie jest informacją naturalną. To informacja z frankenpaszy. Gdy ją zjadamy, wędruje do naszego ciała i zaczyna programować nasze narządy, komórki, tkanki, aby zachowywały się w sposób sztuczny, nienaturalny, w istocie frankensteinowski, w swoich skutkach. To właśnie obserwujemy w przypadku żywności modyfikowanej genetycznie, dlatego jest to niezmiernie ważna sprawa. Podam jeszcze kilka cytatów z tego konkretnego opracowania. Mówi ono, że MIR-168A może się wiązać z ludzkim lub mysim miRNA białka adaptorowego 1 receptora lipoprotein niskiej gęstości, LDL-RAB1, hamować ekspresję LDL-RAB1 w wątrobie, a w konsekwencji zmniejszać usuwanie LDL z plazmy u myszy. To oznacza wzrost poziomu LDL we krwi. Odkrycia te pokazują, że miRNA roślin egzogennych żywności mogą regulować ekspresję docelowych genów u ssaków. Rozumiecie to? Jeśli w pełni rozumiecie, co tutaj powiedziano, szczęka powinna wam opaść do podłogi. To naprawdę sprawa ogromnej wagi. Oznacza to, że jedzenie tych roślin i pokarmów GMO może zmienić ekspresję naszych narządów. MicroRNAs have been widely shown to modulate various critical biological processes. Obszernie dowiedziono, że mikroRNA regulują różne krytyczne procesy biologiczne, w tym różnicowanie, apoptozę, proliferację, reakcję immunologiczną oraz zachowanie identyczności komórek i tkanek. To kolejne kluczowe stwierdzenie. Co się dzieje, jeśli komórka nie pamięta, jaką powinna wyrażać identyczność? Następuje mutacja DNA, a w jej rezultacie utworzenie nowotworu, komórki rakowej, która z kolei przekształca się w guz nowotworowy. To, co widzimy w tej pracy, napisane jest bardzo technicznym językiem, lecz jeśli zrozumiemy ten język, oznacza to po prostu. Jeśli jemy żywność genetycznie modyfikowaną, wchłaniamy z tej żywności informację, która potencjalnie może w naszym organizmie spowodować raka. Może to zmienić ekspresję i funkcję naszych narządów, takich jak wątroba oraz możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne, także innych narządów, w tym mózgu, narządów rozrodczych, nerek, a być może i serca. Innymi słowy, im więcej spożywamy żywności genetycznie modyfikowanej, tym mniej ludzcy się stajemy. To stwierdzenie jest szokujące, lecz prawdziwe. Jedząc te informacje, stajemy się mniej ludzcy i mniej naturalni. Dosłownie zmienia to ekspresję naszego ciała i jego tkanek. Cytując dalej pracę opublikowaną w Cell Research, stwierdza ona, że daje to możliwość selektywnej interakcji ze specyficznymi docelowymi komórkami i pośredniczenia w komunikacji międzykomórkowej. Wydzielane mikroRNA mogą służyć jako osobliwa klasa molekuł sygnalizujących, pośredniczących w komunikacji międzykomórkowej. Inaczej mówiąc, może to zakłócać sygnały pomiędzy naszymi komórkami. Jak napisał dr Bruce Lipton w Biologii Przekonań, na zewnątrz komórki, w błonie komórkowej, znajduje się duża część inteligencji całego naszego organizmu. Ta inteligencja mówi wnętrzu komórki, co robić, bazując na tym, co się dzieje w otoczeniu. Niniejsze badania pokazują, że jedzenie produktów GMO może zmienić sygnały otrzymywane przez komórki. Dlaczego jest to tak ważne? Oto zdjęcie kukurydzy BT. Kukurydza BT to genetycznie modyfikowana odmiana kukurydzy uprawiana w całej Ameryce Północnej i w zasadzie na całym świecie. Większość obecnych plonów kukurydzy w Ameryce Północnej to kukurydza BT. BT jest zaprogramowana genetycznie do wytwarzania własnego insektycydu chemicznego w swoich ziarnach. Tak, insektycydu. Insektycydu, który zabija owady, powodując uszkodzenia neurologiczne. Wewnątrz DNA kukurydzy BT istnieje kod, można go nazwać sztucznym zaprogramowaniem, na wytwarzanie tego insektycydu w jej własnych ziarnach. Wówczas, kiedy insekty zjedzą ziarno, giną na skutek porażenia neurologicznego. Przez to insekty nie jedzą takiego ziarna i zostaje ono zebrane, a następnie przetworzone na wysokofruktozowe zboże kukurydziane, karmę dla bydła,
jadła i na wasze kukurydziane płatki śniadaniowe i inne przysmaki kukurydziane kupowane w sklepie spożywczym, nie pochodzące z upraw organicznych. Rozumiecie to? Jeśli kukurydza nie jest GMO, prawdopodobnie jest BT. Co to rzeczywiście oznacza? Mam nadzieję, że naprawdę to rozumiecie. Dlatego tak długo o tym mówię. Na podstawie tych badań możemy zrozumieć mechanizm, który sprawia, że jedząc kukurydzę BT, możemy stać się osobą zakodowaną, czy też zaprogramowaną, na produkowanie insektycydów w naszym własnym ciele. Rozumiecie to? To niesamowite. Mówiąc inaczej, gdy mikroRNA, które kodują na produkowanie neurologicznie porażającego insektycydów w kukurydzy, mogą przedostać się ze strawionym pokarmem do krwi, do układu pokarmowego, a mogą i doczepić się do różnych narządów w ciele. Mogą nawet przedostać się do obecnej w jelitach tzw. przyjaznej flory bakteryjnej i spowodować, że bakterie te zaczną produkować insektycyd BT wewnątrz jelit. To oznacza, że sami będziemy produkować własną truciznę i cierpieć na objawy zatrucia trucizną z własnych jelit. W ten sposób staniemy się fabryką pestycydów. Przypominam, co powiedziałem. Im więcej tego jemy, tym mniej ludzcy się stajemy. Stajemy się mniej człowiekiem, a bardziej fabryką. Fabryką pestycydów. Ludzie, to już nie jest metafora. Mam nadzieję, że to rozumiecie. To jest faktyczna, biologiczna, genetyczna prawda. To stwierdzony naukowo fakt. Oznacza to również, że tłumaczenie stosowane przez Monsanto, iż nie musimy testować tego na bezpieczeństwo dla ludzi i nie ma żadnej potrzeby niczego testować, jest czystą szarlatanerią. To śmieciowa nauka, sterowana przez korporacje w jednym celu, sprzedawania jak najwięcej nasion GMO i generowania zysku dla korporacji uznanej już za największe zło na naszej planecie, Monsanto. Drugą taką złowrogą korporacją jest DuPont, również bardzo mocno inwestująca i zaangażowana w produkcję nasion GMO. Mam nadzieję, że to jest dla was jasne. Sprawa ta została zauważona i opisana w czasopiśmie Atlantic pod tytułem Naprawdę realne zagrożenie przez żywność genetycznie modyfikowaną. Wzmiankowały o tym również inne media. Monsanto temu zaprzecza, lecz nauka obecnie dostarcza wyjaśnienia mechanizmu, jaki powoduje, że żywność GMO może nas zatruwać, programując nasz organizm na produkowanie trucizny wewnętrznie. Powinniście to wiedzieć i śledzić informacje na ten temat w Natural News TV, gdzie będziemy zamieszczać filmy, a także programy audio na soundclub.com. Posyłajcie je dalej, dzielcie się informacją z innymi ludźmi. Polecam także czytanie strony naturalnews.com, gdzie jestem redaktorem i obecnie zamieszczamy tam około 10 artykułów dziennie różnych autorów badających kwestie zdrowotne ważne dla was, waszych rodzin i dzieci oraz dla przyszłości naszego świata. Jesteśmy za zrównoważonym, zielonym życiem, a także wolnością zdrowia. Dodatkowo chciałbym zachęcić do wspierania Jeffrey'a Smitha i jego pracy w Instytucie Odpowiedzialnych Technologii. Jego strona internetowa to responsibletechnology.com. Wsparcia potrzebuje też Ronnie Commons z Organicznego Stowarzyszenia Konsumentów walczącego przeciwko GMO. Jego strona organicconsumers.com. Inne nasze filmy wideo można znaleźć na stronie foodinvestigations.com, m.in. film o fałszywych borówkach amerykańskich używanych do płatków śniadaniowych. Jeszcze w tym roku 2012 ukaże się opracowanie mojego autorstwa we współpracy z zespołem Natural News, a także będziemy pracować w nowym, bardziej profesjonalnym studio. Dziękuję za uwagę i proszę, rozsyłajcie ten film. Mówił Mike Adams, strażnik zdrowia, na temat GMO dla naturalnews.com. Tłumaczenie Kaksia.